Cześć, witajcie moi drodzy kochani na kolejnym wideovlogu Skrzyniem. Mam nadzieję, że dzisiaj mój przekaz będzie słyszany z tego względu, że sąsiad na górze po prostu puścił chyba z całej wieży muzykę hip-hopową i to leci. Nie wiem jak wy, ja to doskonale słyszę, ale mam nadzieję, że nie jest to aż tak głośno, żeby się to nagrało. Zresztą sprawdźmy. Jeżeli nie słyszałeś muzyki, to super fajnie, czyli możemy nadawać. Nadawać, bo tak jak powiedziałem, to jest już sąsiada na górze, ale chciałem skorzystać z tego, że mam troszeczkę wolnego czasu, ponieważ ten czas na takie regularne nagrywanie z powodu spraw doczesnych mi brakuje i nie zawsze jestem w stanie usiąść i zrobić to, co chcę, a potem niekiedy tematy jakieś uciekają do tak zwanego lamusa z tego względu, że dzieje się coś nowego na bieżąco i coś, co uważam, że jest ważniejsze, jeśli chodzi o mój przekaz, który mam nadzieję, że dla Was jest wartościowy, no ale sami sobie to ocencie. Więc jadę mimo tych trudności, choć mnie muzyka hip-hopowa w ogóle wcale nie przeszkadza. Kiedyś to lubiłem muzykę, no dzisiaj mogę sobie posłuchać, no to też zależy jaki zespół, bo ale to już nie dzisiaj o gustach muzycznych będziemy rozmawiać. Zacznę oczywiście od ogłoszeń parafialnych. Słuchajcie, ostatnio mówiłem, że stworzę na swoim kanale playlisty i je stworzyłem. I powiem tak, obejrzałem sobie wszystko o wielkim ucisku w wykonaniu Dolga Badhelora. Nie wiem, jak to się poprawnie czyta, więc sorry. Z tego co wiem, to jest Amerykanin żydowskiego pochodzenia. Bodajże w tej chwili baptysta, ale to akurat dla mnie nie ma znaczenia. Ja się skupiam na merytoryczności przekazu, ponieważ dla mnie, czy ktoś jest baptystą, zielonoświątkowcem czy adwentystą, nie ma dla mnie żadnej różnicy. Ja nie dzielę ludzi według denominacji, tylko według autorytetu, jakim jest Biblia, i zauważyłem, że z tym w każdej denominacji jest problem. I tyle. Więc tutaj uważam, że przekaz jest zajefajny i super, że coś takiego trafiłem, że tego pana rozpoznałem, ale te playlisty są, jest ta o tym wielkim ucisku. To jest chyba szokująca prawda o wielkim ucisku. Polecam. Trzyodcinkowy materiał, trwający mniej więcej po 25 minut, ja to sobie obejrzałem. Stworzyłem również playlistę o tych proroctwach biblijnych, również w wykonaniu pana Doga. W tej chwili jest to 18 odcinków. Tam trwają materiały te od 50 minut w górę, ale obejrzałem na chwilę obecną, kiedy to kręcę, cztery pierwsze serie i powiem, że czacha dymi. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś, to masz spoko lekcję do odrobienia, bo ja na przykład widzę, że wszyscy wokół mnie zachwycają się tajemnym planem. I powiem tak, no to jest jak najbardziej zajebiste, nie? Tylko powiem, że do mnie aż tak nie przemawia. Ja tam znowu wróciłem sobie do tej pierwszej serii i kompletnie to przerwałem. Widocznie dla mnie są to po prostu za długie materiały. Oczywiście są świetne, ale materiały Doga to mnie tak wciągnęły, że ja cię kręcę. Ja to po prostu oglądam i wchłaniam te materiały. Mało tego, stworzyłem jeszcze jedną playlistę, w sumie więcej, ale Biblia inspirujące historie bodajże, czy informacje, nie pamiętam już jak to dokładnie, czy inspirujące materiały. Chodzi o to, że sobie przejrzałem swoją listę polubionych materiałów. Każdy, jeżeli ma konto na Google i się zalogował na YouTube przez swoje konto Google, ma taką prywatną playlistę. Ja sobie to wszedłem i odnalazłem o tych proroctwach biblijnych, które tam mówiłem, że było, co by było, gdybyś na przykład mógł się cofnąć w czasie i wiedział, i zainwestował $100 w fabrykę Forda, i dzisiaj te akcje sprawiłyby, że byłbyś multimilionerem dolarowym, nie? I to był odnośnik, że fajnie byłoby, co by gdyby, ale czy my nie mamy możliwości przewidzieć, co jest na przyszłość, i tu było wprowadzenie do Księgi Objawienia, że mamy możliwość dostąpienia tego zbawienia, tak mówiąc w skrócie. To był taki fajny materiał o proroctwach biblijnych. Ja tego akurat, dlatego z tego materiału rozpoznałem pana Doga, dzięki temu, że siostra wierzy, to udostępniła na Facebooku. Przejrzałem, odnalazłem
I zauważyłem, że tam jest jeszcze więcej materiałów pana Doga. Na chwilę obecną w tej playliście Biblia inspirujące historie są trzy zaje fajne materiały. Przede wszystkim pod względem kinematograficznym jest to bardzo fajnie, ciekawie zorganizowane. Ciekawie to mówi, ciekawie jest to wyreżyserowane. Że ja sobie z tej inspirującej historii wszystko obejrzałem. Jeszcze muszę posprawdzać, czy z tej serii nie ma więcej materiałów. Naprawdę. Przepraszam, ktoś dzwoni. Dobra, już jestem. Kolega dzwoni, miał ważne pytanie. Troszeczkę mnie wybił z rytmu. Na szczęście mam opcję, którą już opanowałem, chwilowego zatrzymania nagrywania. Więc, bo inaczej to bym się trochę zdenerwował, bo musiałbym potem w programie niestety ciąć ten materiał, no i to byłoby jeszcze więcej kupę roboty, nie? Nawet wybił mnie niestety z rytmu, ale mówiłem o tych playlistach, które na swoim kanale stworzyłem. One są publiczne, więc każdy z Was, wchodząc na mój kanał, jeżeli zajrzy na zakładkę playlisty, tam zobaczy kilka zakładek. Są jeszcze jakieś tam filmy dokumentalne, które odnalazłem w historii swoich polubień. Między innymi postaram się Wam tutaj wspomnieć. Są jeszcze coś takie jak zakładka Biblia, różne ciekawostki. Tam na przykład ostatnio, kiedy skończyłem kręcić swój materiał, dostałem od kogoś materiał o Arce Noego, film dokumentalny, który chyba już 2 lata temu obejrzałem, ale musiałem czytać napisy, a to był dokument w języku polskim, z polskim lekturem, więc w zakładce Biblia różne ciekawostki, między innymi macie ten dokument. Znalazłem również dokument o prawdziwej górze Synaj. No i nie tylko, i również odnalazłem ten film Wojciecha Cejrowskiego, Boso Przeświat, o buddyzmie, w którym udowadnia, że założycielem religii buddyjskiej jest szatan diabeł. Podobno buddyści nienawidzą z tego powodu Wojciecha Cejrowskiego, ale polecam sobie naprawdę to obejrzeć. Są jeszcze filmy dokumentalne, są tam różne ciekawostki, typu hipoteza tego czasu widmowego, którego Wam ostatnio polecałem. Jest Betar, Żydzi wyklęci. Nie wiem, czyście to oglądali. Jest także zrównoważony rozwój. Jeszcze z kanału Idź Pod Prąd, byłego członka klubu Gliwickiego Idź Pod Prąd. No i jest oczywiście na przykład Bunt Stadionów, czyli oryginalny cały film dokumentalny o kibicach i konflikcie kibiców na linii z Donaldem Tuskiem sprzed 9 lat. Jakby ktoś miał ochotę, to można sobie to oczywiście obejrzeć, więc takie Wam ciekawostki przygotowałem. Tym bardziej, że się trochę pogrzebałem, bo musiałem prawie 1500 pozycji przejść na swojej tej playliście pozycji polubionych, żeby podnajdywać te wszystkie filmy, ciekawe filmy i powiedziałbym, że skumulować je w jednym miejscu. Planuję jeszcze co najmniej jedną playlistę stworzyć, mianowicie z kanału Borówka. W jednym miejscu chcę stworzyć te filmy z wykładów pana Alfreda Palli, ponieważ jeżeli ktoś na tym kanale był, to przeglądał, to widzi, że tam jest również pewna pani, która opowiada różne ciekawostki archeologiczne. No i przyznam, że niektóre materiały, no jak dla mnie, są typowo z dziedziny teorii spiskowych, więc myślę, że takie po kolei to położę, żeby było łatwiej odnaleźć te materiały. Przynajmniej też ja będę miał łatwiejszy dostęp do tych materiałów. I jeżeli chcecie dzielić się tymi materiałami z ludźmi, pod warunkiem, że się ich zapoznasz, to zawsze będziesz miał opcję wejść na mój kanał na YouTubie. Więc jeżeli jesteś słuchaczem, który jeszcze nie subskrybuje, polecam, zasubskrybuj mój kanał, to przynajmniej zawsze gdzieś tam odnajdziesz i nawet jeżeli niektóre materiały ci się nie podobają, które prezentuję, bo nie wszystkim nie da się dogodzić, to przynajmniej będziesz miał możliwość
dostępu do tych materiałów, które są zawarte na moich playlistach, i dzięki temu będziesz wiedział, gdzie w razie czego, jak nie znajdziesz, to je będziesz mógł znaleźć. Ale jeżeli masz też ochotę i czas, to też możesz, mając konto na Gmailu czy konto Google, tak naprawdę będziesz mógł również sam sobie pogrupować takie playlisty. Wystarczy podnaleźć poradniki, jak tworzyć takie playlisty, i będziesz miał cenne dla siebie materiały tak naprawdę w jednym miejscu. I to jest taka fajna, jak dla mnie, rzecz, którą odkryłem. I powiedzmy, że tutaj jeszcze taka praktyczna rzecz, tak? Bo kiedyś się zastanawiałem, co zrobić, żeby te materiały gdzieś mieć pod ręką, tak? Bo one gdzieś tam zaginęły, potem już nie pamiętam, po jakich tytułach je mam odszukać i tak dalej. A tu proszę bardzo, w ten sposób sobie ułatwiłem tak naprawdę zadania, i mam nadzieję, że również tobie, jeżeli uznasz to za te materiały za wartościowe, to będziesz korzystał, tak? Po to robię, nie tylko dla siebie, ale też również ewentualnie dla ciebie, i też ci radzę, możesz tworzyć swoje własne playlisty. A dzisiaj się chciałem z wami podzielić. Już wspominałem o panu Alfredzie Palli. Dlaczego akurat chcę jego materiały stworzyć osobno na playliście? Ponieważ ostatnio się wam pochwaliłem, że sobie kupiłem takie, jak ja się to nawet śmiałem na Facebooku, że nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, to prezent świąteczny musiałem sam sobie wprawić, nie? No i akurat miałem możliwość, więc sobie zamówiłem te w książce w promocji od pana Alfreda Pelli z księgarni Bogulandia, o której też tutaj wspominałem. Zacząłem serii Sekrety Biblii, to były takie cztery pozycje. Na razie zacząłem czytać Historyczna Wiarygodność Starego Testamentu, i powiem wam, że można powiedzieć, że jak na swoje możliwości czytelnicze, to tę książkę zacząłem wchłaniać, więc nowy rok, powiedzmy, że rozpocząłem z takim dobrym, można by powiedzieć, nawykiem. Bo tam widziałem, że niektórzy się chwalą, ile książek przeczytali w starym roku, ile zamierzają w nowym. Mówię, o kurde, to ja przegrałem tę rywalizację, i to z kretesem, nie żebym nie czytał, ale po prostu czasami faktycznie wolę sobie odpalić coś i posłuchać, na przykład na YouTubie, nie? Między innymi teraz mnie te pana Doga Badhalora wciągnęły właśnie te proroctwa biblijne, a tu mówiłem o tym wielkim ucisku, też ta Biblia inspirująca historię. Między innymi jeszcze raz o tych proroctwach sobie obejrzałem. Tam trzy materiały, które tam na razie są z takiej innej serii. I oczywiście oglądam to również proroctwa biblijne, i na razie cztery mam opanowane materiały z 18, nie? No to troszeczkę to idzie, i powiem wam, że nie bardziej to wciąga niż Tajemny Plan, aczkolwiek nie kwestionuję, i jeszcze raz to chciałem powiedzieć, nie kwestionuję wcale wartości Tajemnego Planu. Po prostu mi bardziej do mnie przemawia Dog niż Fabian. A co nie znaczy, że co nie posłucham, ale wiecie, no jak on tam 2-3 godziny ciągle nawija, to powiem szczerze, ja się czasami już wyłączam i z tego nic nie rozumiem. A do godziny czasu, to zauważyłem po sobie, jestem w stanie wysłuchać dany materiał i wynieść coś z tego dla siebie. Dlatego mi czacha dymi, dlatego mimo że chyba Tajemny Plan ma już 12 sezonów, to ja nie byłem w stanie przebrnąć do końca pierwszego. Ja już nawet nie wiem, gdzie skończyłem, ale materiały i tak uważam, że są świetne, tylko może po prostu nie dla mnie, tak? Więc ja też się nie zdziwię, jeżeli do kogoś z was ktoś mi powie, że Doc do niego nie przemawia. No to słuchaj co innego, nie? Jest wielu fajnych ludzi, czy to na przykład pastor Cyrika z jego Aceranki, czy pastor Sławek Ciesiółka, to jest chyba Na Dobry Dzień, i tak dalej. Kogokolwiek, jeżeli ci to pasuje, no ja tam wolę też troszeczkę takie ciekawostki historyczno-archeologiczne, jak już mówiłem. No ja się bardziej tak historią troszeczkę interesowałem, tak bardziej z pasji, głównie tym wojskiem i militarią, znaczy się, nie?
i nie tylko biblijną, czy na przykład. Dlatego jak ja teraz słyszę coś na temat historii Ukrainy, to mnie się po prostu mózg gotuje, bo jak można tak po prostu kłamać, nie? Ja wiem, że historia jest zakłamana, ale jeszcze raz to powiem. Dlaczego z jednej skrajności przechodzimy w drugą? To jest jakiś dla mnie absurd, a teraz widzę, że cały świat nagle sobie przypomniał, że taki kraj jak Ukraina istnieje, ale myślę, że ta psychoza powoli zaczyna przechodzić, więc ja kłamstwa historycznego nie zaakceptuję, ponieważ Biblia mówi jasno, że ojcem kłamstwa jest szatan, diabeł. A jeżeli wy chcecie oszukiwać tę Ukrainę dla jakichś durnych sojuszy i tak dalej, proszę bardzo, róbcie sobie to, ale nie zdziwcie się, jak pewnego dnia usłyszycie od Jezusa: ja was nie znam, bo ja mogę zrozumieć solidaryzowanie się z jakimkolwiek krajem, nienawiść do jakiegokolwiek kraju, choć to też jest niebiblijne, bo mamy głosić Ewangelię pośród wszystkich narodów, ale żeby brnąć w ten sposób w kłamstwa, to dla mnie to jest ewidentnie niezgodne ze Słowem Bożym, a ja uznaję ten autorytet i niestety dużo, dużo ludzi kłamie, co też wykazał Dog w swoich nagraniach o Wielkim Ucisku, aczkolwiek rzucił nowe światło dla mnie i dał też troszeczkę do myślenia, ale jasno też wykazał, że błędem chrześcijan jest uważanie, że ich Wielki Ucisk nie dosięgnie, ponieważ wiele fragmentów Biblii to pokazuje, ale też pokazuje, że to nie jest tak naprawdę nasz problem, bo Jezus powiedział, że nas przeprowadził. Przeprowadził Noego przez potop. Jak to zwrócił uwagę Dog, nie zabrał Noego z ziemi, mimo katastrofy. On przeprowadził przez potop. Przeprowadził Mojżesza wraz z narodem wybranym przez 40 lat przez pustynię. Wyprowadził z niewoli. Nie zabrał ich tak po prostu. Oni się tam mieli problem. Między innymi akamelitów na nich, czy jakoś tak, nie? Musieli się borykać z głodem, brakiem wody i tak dalej. Nie uniknęli. Ich to wszystko przeprowadził. Mało tego, oni nie uniknęli w Egipcie plag egipskich, ale zostali przeprowadzeni przez te plagi. Zwraca uwagę, że właśnie to zapowiada nam Jezus, że my tego nie unikniemy, ale że zostaniemy przeprowadzeni. I dlatego ja się tym nie przejmuję. Ja wiem, że dostanę mocno po dupie, ale mnie już troszeczkę mocno dała ta pandemia. Między innymi tym, co mówiłem, że straciłem robotę z tego powodu. No na początku nie straciłem, ale później mi się oberwało, jak to się mówi. Ale Pan Bóg mnie przeprowadził. Czy to oznacza, że miałem ten spokój ducha odnośnie tej pandemii i tak dalej? Byłem niepodatny na to wszystko, co się dzieje? Nie. Byłem podatny. Takie są prawa tejże ziemi. Odczułem to na własnej skórze, ale Pan Bóg mnie przeprowadził i powiem jedno. Wszystko wskazuje na to, że ten rok, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, zajebiście mi się ułożył. Naprawdę zajebiście mi się ułożył. Bo teraz podjęliśmy z firmą nowe wyzwanie i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli luksus. Mimo, że też zmieniłem. Nie nadzoruję już jednego obiektu, bo tam, że tak powiem, weszli inni ludzie, więc pewny etap się zakończył. Przeszliśmy też na inny obiekt. Przypomnę, że się zajmuję działem bezpieczeństwa i to w ogóle obiekt, który ma zostać przekształcony w Muzeum Polskiego Górnictwa, ponieważ jest to obiekt starej, już nieczynnej kopalni, która ocalała tylko i wyłącznie dlatego, że konserwator zabytkowy powiedział: nie wolno wam tego tykać. I to ma być przekształcone w związku z powyższym w muzeum. I my to zabezpieczamy, tak? Przede wszystkim przed wandalami budynku, bo tam już jest wszystko wywiezione, więc żaden złodziej tam się nie pojawi, więc powiedzmy,
Są potrzebne tylko zabezpieczenia budynkowe i ewentualna restrukturyzacja tego wszystkiego muzeum, ale wiecie, na razie powiedzmy, że na to nie ma pieniędzy. W każdym razie z tego, co było do tej pory, ile żeśmy się z różnymi musieli użerać, gdzie w grudniu, słuchajcie, na jednym obiekcie miałem pożar. Raz w życiu się trafił, kiedy to ja akurat byłem, powiedzmy, że na służbie. I to wcale nie było śmieszne, bo trzeba było nieźle, za przeproszeniem, zapierdalać, żeby się nie spaliła cała hala. Na szczęście się to udało ugasić, nie? Ale w pierwszej kolejności my żeśmy nie gasili pożar, my żeśmy się pozbywali wszystkiego, co mogło rozprzestrzenić ten pożar, nie? I to jest tak samo śmieszne, jak to niektórzy się śmieją, że bo ja to zawsze na ten swoje miejsce pracy mówiłem śmietnik, nie? Niektórzy się śmieją, że ja na tym śmietniku to ja nie wiem, co ja robię, no. No to praktycznie się był taki moment, że prawie narobiłem w gacie. A w tej chwili to będzie po prostu, dlatego mówię, luksus. Ale myślę, że ten obiekt, powiedzmy, był taki też poniekąd darem od Pana Boga, że w tej chwili mogę troszeczkę od tych różnych niebezpiecznych historii odpocząć, nie? Bo teraz to zupełnie inna będzie bajka i inna atmosfera. Więc moi drodzy, wrócę do tej książki Alfreda Palli. Na razie historyczna wiarygodność Starego Testamentu. Oczywiście takie oczywiste oczywistości, jak chociażby zwoje z Qumran, znane chociażby ze strony Wystawa Biblii bodajże.pl, którą tam kiedyś polecałem. Zresztą polecam wejść, ponieważ jest to tam zakładka wirtualna wystawa Biblii, gdzie założyciel tej wystawy, Darek Czyszczoń, którego mam przyjemność znać osobiście, poprzez odpowiednie nagrania wirtualnie oprowadza was po tej wystawie i dużo mówi ciekawostek, między innymi o tym odkryciu zwojów Qumran. Więc tutaj było takie fajne wprowadzenie, które ja gdzieś już tam znałem z tej wystawy. Byłem jednokrotnie na jej prezentacjach. Wziąłem również kurs, taki jakby to powiedzieć, na przewodnika wystawy Biblii, czy jak to potocznie mówię, oprowadzaca po wystawie Biblii. Więc też troszeczkę, że tak powiem, się doedukowałem. I powiedzmy, że ta książka troszeczkę poszerzyła moje horyzonty. Ale się chciałem kilka spostrzeżeniami podzielić, które, że tak powiem, dały odpowiedzi na wiele pytań. Ja kiedyś mówiłem, że bardzo często, jak ja czegoś nie rozumiem, to mówię coś w rodzaju: Panie Boże, dzisiaj tego nie jestem w stanie zrozumieć, ale gdy przyjdzie czas, oświeć mnie, tak? I czekam. Ja zawsze mówię, że czasem warto jest coś poczekać, i od czasu do czasu dostaję odpowiedzi. Ale nie spodziewałem się, że dostanę już teraz odpowiedzi na pewne pytania, które moim zdaniem, przynajmniej jedno, jest cholernie trudne. A mianowicie chodzi o Melchizedeka. Ile żeście słyszeli różnych tam opcji, opinii, kim jest ten Melchizedek, tak zwany kapłan Boga Najwyższego. Niektórzy stwierdzili, że to nawet jest sam Jezus był, dlatego że jest podane, że on nie jest zrodzony ni z matki, ni z ojca. No i tak różne interpretacje, nie? I dlatego z tego stwierdzili, że jak on nie jest zrodzony, to pewnie jakaś to jest postać, być może to nawet był sam osobiście Jezus. I to są takie interpretacje na siłę, które mnie nie do końca przekonują, no bo sobie zadaję pytanie, no skoro już Jezus szedł jako Melchizedek, no to co, to drugi raz szedł? No, troszeczkę to przeczy, bo nic na ten temat Jezus tam nie wspominał w Biblii, a takie rzeczy też słyszałem, więc na pewno postać Melchizedeka jest ciekawa i tajemnicza. Jest nawet taki zespół, korzeń z kraju Melchizedeka, zespół muzyczny. Polecam sobie go odpalić i odszukać na YouTubie. Więc powiem po takich dziwnych stwierdzeniach,
Ja sobie mówię, dobra, ja na razie sobie to zdanie, opinię, znaczy się na ten temat, sobie po prostu zostawię, bo ciężko mi jest się do tego odnieść, nie? No, na pewno ten fragment niezrodzony z ojca ani z matki jest dość dziwny i może coś sugerować, tak? I na tej podstawie powstało wiele, wiele interpretacji. Ale w tej książce znalazłem odpowiedź. I normalnie była dla mnie piorunująca. Otóż w kulturze, którą my dzisiaj znamy jako kulturę sumeryjską, co świadczy też różnie dowodów, że miasto Abrahama Ur tak naprawdę było miastem sumeryjskim, tylko że wtedy, w tamtych czasach, Sumerowie nie byli Sumerami, to jest nasza taka nazwa. To miasto Ur w tej chwili nie nazywa się jako Ur, ale jest wiele inspiracji, wiele dowodów wskazujących na to, że tam miasto, tam chyba w Iraku, w dzisiejszym Iraku, tam nazwane jakoś tam po tym w ich języku inaczej, nie pamiętam tej nazwy, przypomina opis, w jaki jest przedstawione biblijne miasto Ur, tak zwane miasto Abrahama, nie? I to wskazuje jasno, a to miasto według współczesnej nauki było miastem sumeryjskim. Mam nadzieję, że to jasno powiedziałem. I słuchajcie, w kulturze sumeryjskiej znaleziono takie informacje, że panowało takie określenie w życiu doczesnym. Niezrodzony z ojca i niezrodzony z matki. W kulturze sumeryjskiej, gdzie Abraham mieszkał w mieście Ur, które jest miastem sumeryjskim. I co on mówi do Melchizedeka, tak? Że on tam jest niezrodzony z ojca i niezrodzony z matki. Co to oznacza? Oznacza to mianowanie, a nie dziedziczenie. Melchizedek był nazywany kapłanem Boga Najwyższego. Skoro krążyło po nim pojęcie, że on nie jest niezrodzony z ojca, niezrodzony matki, to określenie nie chodziło o to, że to jest jakaś wybitna postać, która nie ma ojca, nie ma matki. To był zwykły człowiek, tylko że w kulturze sumeryjskiej tak określano ludzi, którzy za zasługi, za coś mianowano ich na ważne pozycje. A tu mamy kapłana Boga Najwyższego. W tamtych czasach to była najważniejsza fucha na całym świecie. Więc on za swoje zasługi, a nie na zasadzie jak na przykład królowie, gdzie jest na przykład tron dziedziczony, tak? I teraz jak ja jestem na przykład najstarszym synem i na przykład gdyby mój ojciec był królem, nie wiem, władcą Wielkiego Księstwa Śląskiego, to ja bym dostał we władanie to księstwo tylko dlatego, że jestem jego synem. Tak, niekoniecznie mam kwalifikacje, ale jestem synem. Siadam sobie na tronik, wiecie, whisky, papierosy. Mówię, a ściąć bułę, a temu, a nie wiem, powiesić, a tamtego nabić na pala, a na tego sram i tak dalej. I to określenie w kulturze sumeryjskiej niezrodzony z ojca, niezrodzony z matki oznaczało, że za wybitne usługi dostał tę pozycję. W tym momencie najważniejszą, chyba nawet zaryzykuję pojęcie na świecie. I tym był Melchizedek i to jest wytłumaczone doskonale przez pana Alfreda Palle i długo czekałem na tę odpowiedź i dostałem. Ale jak to mówi Biblia, proście, a będzie wam dane. Tylko nie oznacza, że od razu. I powiem szczerze, czy ja będę się kłócił z, jak to pisze, Alfred Palla, przeczytam wam to. Pisarz, historyk, biblista i podróżnik. Studiował w pedagogicznym studiu technicznym w Gliwicach, a następnie historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, specjalizując się pod kierunkiem profesora Aleksandra Krawczuka w historii starożytnej. W USA ukończył studia teologiczne na Andrews University oraz doktorskie w
Theological Seminary w Kalifornii. Przepraszam. Zakrzyczyłem się śliną. W Polsce uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej. I ja mam się z takim człowiekiem kłócić. Poza tym ja nie mam podstaw, żeby się kłócić. Ale uważam, że on ma na tyle pojęcie, dlatego między innymi lubię go słuchać, bo przede wszystkim mówi takim językiem, że wystarczy siąść, posłuchać i możesz być analfabetą, który tylko umie, dobra, powiedzmy, pisać, czytać i liczyć te podstawowe rzeczy, tam nie jakieś całki i tak dalej. No bo powiedzmy, że dzisiaj to już nie jest jakaś taka wybitna umiejętność czytania i pisania. Więc powiedzmy, że umiesz to tylko i wyłącznie minimum. Odpalasz sobie jego wykład i ty rozumiesz, co on do ciebie mówi. Bo mówi ludzkim językiem. Więc jeżeli on odkrył w kulturze sumeryjskiej, to oznacza, że tak było. I to też oznacza, że Abraham wywodzi się również od Sumerów. Ale taka mała ciekawostka, bo tutaj odnośnie Abrahama, teraz przejdziemy płynnie do naszego patriarchy, że kilka rzeczy, które się ja tam zastanawiałem. Po pierwsze, się często mówi, że Żydzi zostali założeni przez dzikie, pustynne plemiona, tak? I że oni tam nic nie potrafili pisać, bla, 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 sete tutu i tak dalej. I między innymi to się dotyczy Abrahama, choć jakby tak popatrzeć i wdrożyć się w teren, to mówić, że Żydzi, ale co z Arabami, tak? Bo przecież oni się wywodzą od Ismaela, tak? Więc tak ciężko powiedzieć, że to Żydzi. No na pewno patriarchowie, ale Abrahama też uznają przecież Arabowie, tak? Ale oczywiście, że Żydzi są winni wszystkiemu, no to się szuka na nich, zwala tę całą odpowiedzialność. Ale dokonania archeologiczne, czy raczej odkrycia archeologiczne wykazały, że w miastach sumeryjskich coś takiego jak oświata to tam było powszednie. To oznacza, że to, że w Polsce, czy w ogóle w Europie system powszechnego szkolnictwa, nie wiem, czy wszedł w XIX, czy może już w XX wieku, gdzie rzeczywiście się dzieci uczyły w szkołach, to w Sumerze już to było. A skoro Abraham wywodzi się z miasta sumeryjskiego Ur, to znaczy, że on umiał pisać i czytać. Mało tego, zastanawiałem się, jak to jest, że ten chłop czasami podróżuje tu, rozmawia z tymi, rozmawia z tamtymi, srete, tutu, kitu, kitu. No jak się on porozumiewa, skoro już zostały pomieszane języki ludów świata, nie? I on se idzie i tu z tamtym gada. Idzie do jakiejś innej kultury, tam gada. Idzie do Egiptu i on się porozumiewa z Egiptem. Czy to się trzyma kupy? No nie. Ale Abraham był po prostu potężnie wykształconym człowiekiem. Wszystko wskazuje na to, że on władał, biorąc pod uwagę całą historię biblijną i to, gdzie on się udawał, to naukowcy wykazują, że on władał 9 językami. Ło, ja pierdzielę, ja jestem beztalenciem językowym, ja nie potrafię jednego opanować, a przepraszam, łacinę podwórkową opanowałem, czyli jednak jeden potrafię. Nie, jeden się udało, o, a ten 9, o kurde, ja cię kręcę. Ale na chłopski rozum nie pasowało mi to, że gdziekolwiek on pójdzie, on z ludźmi gada. Jak? Ja bym pojechał do Niemiec, wychodzę na ulicę i sprechen Sie Deutsch? Ja ich spreche nicht so gut, aber etwas ich verstehe. A ten Niemiec na mnie patrzy i mówi sobie, ja pier. I na tym się kończy, nie? Moja znajomość języka niemieckiego. O, przepraszam, potrafię jeszcze po francusku powiedzieć.
Je parle un peu français, tak? I na tym się kończy moja umiejętność rozmowy po francusku, tak, z kimkolwiek. No ale tak przynajmniej na chłopski rozum wnioskowałem, że to jest coś mi tutaj nie pasuje, no bo niektórzy, przede wszystkim wrogowie Biblii, to tak właśnie przekształcają mnie, że znaczy przedstawiają, przepraszam, że to były po prostu jakieś dzikie plemiona i oni tam potrafili tylko mówić a i tak się porozumiewali. No niestety, przykro mi, ale dowody archeologiczne temu wszystkiemu przeczą, a przynajmniej mam tutaj odpowiedź, że Abraham to był szlachcic tamtych czasów. Taki beduin. Słuchajcie, nie wiem, czy żeście się przyjrzeli, bo były te Mistrzostwa Świata w Katarze i na temat Kataru było dużo, dużo, że tak powiem, programów dokumentalnych, czy też historycznych. I nie wiem, czy wiecie, że dawno, dawno temu, czyli tak powiedzmy w latach jeszcze tam 70., 80., Katar to w zasadzie, to jak ten król katarski zaczął to wszystko handlować ropą, to Katar w zasadzie to się składa z takich miast, jak to się mówi, gdzie ludzie żyli w namiotach. I to były takie grupy beduinów, tak? I oni w tych wszystkich szałasach, gdzieś na pustyniach zakładali, słuchajcie, w takim namiocie mieszkał król. Tylko że po pewnym czasie oni zaczęli miasta znikąd budować na tyle, że dzisiaj w ogóle cały Półwysep Arabski się rozwija fenomenalnie, ale to są miasta wybudowane na pustyniach. I oni tak żyli, byli takimi koczowniczy tryb życia prowadzili, jak to się nazywa. I właśnie taką postacią w czasach patriarchów był Abraham. Dlatego, że jak się opisuje, jeżeli on miał tam mnóstwo tej całej zwierzyny, to się człowiek zastanawia, jak jeden człowiek mógł to ogarnąć. No i tutaj jest nawiązanie do drugiej historii. Jak wiecie, Abraham poszedł walczyć z koalicją pięciu królów. No i nie wiem, czy tutaj dostrzegacie problem, bo jak ja to pierwszy raz się z tym zaznajomiłem, to ja sobie tak mówię. Jest pięciu królów i on idzie z nimi walczyć. Czy chcecie mi powiedzieć, że co? Że to była jakaś potyczka kibolska, gdzie Abraham walczył z tymi królami? Poszedł im dał po mordzie i tak dalej? Jeżeli ktoś jest królem, to ma wojsko, tak? No to dlaczego królowie mieli się naparzać na miecze? To co? To Abraham poszedł, sam wziął i go ci, no to kuźwa, chodźcie, i zwoił pięć armii w pojedynkę. Czy to się trzyma kupy? No właśnie się to totalnie nie trzyma kupy. Wszystko wskazuje na to, że Abraham z logicznego punktu widzenia miał wojsko. Teraz powiesz, ja, ten pustynny dzikus? No nie. Słuchajcie, w tamtych czasach, jeżeli armia liczyła 20 osób, to była armia. Wystarczyło 20 chłopów, którzy umieli szabelką machać. To nie były czasy, gdzie ludzi było od ciorta na ziemi. To były czasy tak zwanych miast państw, gdzie się tam naparzali. To jeszcze długo, długo, bo przecież w starożytnej Grecji przecież miasta państwa to były powszednie i między nimi się mordowali między sobą. Natomiast jeżeli ktoś miał 50 chłopów, to już była solidna armia, potęga. I teraz wyobraźcie sobie koalicję pięciu królów, gdzie każdy z nich ma tylko po 20 chłopa. To jest 100-osobowa armia. Nie. Tamte czasy ta koalicja pięciu królów to jest tak, jakby dzisiaj 10 najpotężniejszych krajów zawarło sojusz. Wiadomo, że tego nie niemożliwe, bo na tej liście jest między innymi USA, Chiny, Rosja, Iran, Izrael, gdzie te kraje się, powiedzmy, delikatnie mówiąc, kochają. Ale na czasów patriarchów tak właśnie było. Dlatego ta koalicja pięciu królów była taka groźna. I teraz chcecie mi powiedzieć, że Abraham se poszedł tam w pojedynkę? Nie.
On z racji tego, że był takim, można by powiedzieć, szlachcicem, takim prowadzący ten koczowniczy tryb życia w tych namiotach, gdzie tam jest powiedziane nawet, że on miał tam niewolników i tak dalej, ludzi, którzy mu pomagali pasać to, czyli można powiedzieć, że miał taki swoją willę w namiotach i również oznacza to, że miał armię. Co też świadczyło, że on był jako człowiek wykształcony, bo był wykształconym człowiekiem i na to jest wiele dowodów i wskazówek. I z racji tego, że on potrafi to wszystko poukładać jako człowiek wywodzący się z Sumeru, prawdopodobnie nie z byle jakiej rodziny, więc to nie był jakiś pastuch. To jeżeli on tam zebrał odpowiednich ludzi, poszedł się naparzać z tą koalicją pięciu królów i nakopał im do tyłków, dzięki czemu został między innymi przez Melchizedeka wywyższony, ale to oczywiście Abraham mu, jakby to powiedzieć, zapłacił dziesięcinę. I to dało też odpowiedź na moje pytanie: czy Abraham był zwykłym pastuchem? To się kupy nie trzyma. Ale ta książka, powiedzmy, że troszeczkę odpowiedziała na to moje pytanie, które sobie tam kiedyś postawiłem, ale że tak powiem, nie mogłem jednoznacznie udzielić tej odpowiedzi sam sobie, bo nie miałem, że tak powiem, przekonujących argumentów. Jedynym argumentem, jaki miałem, że na chłopski rozum to jest w ogóle niewykonalne. Poza tym inna rzecz, no, Abraham idzie sobie do Egiptu. I nagle spotyka się z faraonem? Chcesz mi powiedzieć, że faraon poszedł, jakby to powiedzieć, na spotkanie ze zwykłym pastuchem, a potem se zobaczył dziewkę, od któremu szczęka w dół, ciśnienie w gaciach skoczyło, że myślał tylko o rim cim 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 i był na tyle, że tak powiem, miał zachciankę, że gdyby nie usłyszał, że Sara jest siostrą Abrahama, to ukatrupiłby Abrama, w zasadzie Abrama, który potem został Abrahamem. Chcecie mi powiedzieć, że od jakiejś dziewki? Przecież Sara jest powiedziane, że była kobietą niezwykłej urody. Teraz mi powiedzcie, jakaś dziewka, pastuszka, która tam idzie, ciężko pracuje z tymi zwierzętami, kroi, nagle ona jest takiej urody, że hej, coś tutaj też nie gra, nie? Ponieważ jakby to odnieść do dzisiejszych czasów, no taką Madame Fefe to można rozpoznać, tak? I kobietę, która powiedzmy o siebie dba, chociaż niektóre to tapeta na ryju, że człowiek popatrzy i nie może na to patrzeć. A jakąś tam kobietę, która, że tak powiem, pracuje, no to gdzieś ta uroda w naturalny sposób przemija, czy też chłopy, no siwe włosy, no ja jeszcze nie mam, jeszcze, i oby tak zostało, no to też jest różnica, więc to też się tak troszeczkę nie trzyma kupy, że nagle faraon się po prostu spotkał z Abramem, no. No zastanówcie się tak na zdrowy rozsądek. Ale po tej książce, po tych wnioskach, które mi tutaj przedstawił Alfred Palla, to w zasadzie potwierdził wszystkie moje przypuszczenia i tylko one mi pokazały, że szedłem dobrą drogą polegającą na łączeniu pewnych faktów. Tylko tak jak powiedziałem, nie byłem w stanie, że tak powiem, tego obronić w żaden, że tak powiem, merytoryczny argument. Wszystko mogłem opierać tylko na powiedzeniu na mój chłopski rozum. W każdym razie polecam tę książkę. Naprawdę polecam. Warto w nią zainwestować i nie tylko. No pozostałe jeszcze nie zacząłem czytać, więc nie jestem w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Ale też najważniejsze przesłanie to nie jest ta książka. Najważniejsze przesłanie jest to, że jeżeli ja coś czytam, czegoś nie rozumiem, to ja zawsze odpowiadam: Panie Boże, w odpowiednim, stosownym czasie, wskazanym przez Ciebie, udziel mi odpowiedzi na to pytanie. I
tutaj dostałem. Tylko, że wielu ludzi chce na już, od razu, bo tak, albo nie tak. No ale tak się nie da, no moi drodzy, no tak się nie da. Jak to się mówi, jeżeli mistrz, jeżeli uczeń jest gotowy, to pojawia się mistrz. I powiem wam szczerze, z tą książką spotykam, teraz spędzam bardzo dobrze swój czas. Na chwilę obecną, z racji tego, że utwierdza mnie w przekonania i pomaga zrozumieć dogłębniej Biblię, to nawet jej czytanie jest dla mnie bardziej wartościowe niż w tym momencie nawet czytanie Biblii, co nie znaczy, że kwestionuję to, ale chcę pójść w stronę, że tak powiem, dogłębnego jej zanalizowania. I tu mam bardzo ciekawe narzędzie pomocne. Ja nigdy nie kwestionowałem narzędzi pomocnych. Ja może co prawda niektóre opracowania ludzi, którzy mówią, i przede wszystkim brak weryfikowania tego wszystkiego w jedynym słusznym materiale, jaką jest Biblia. Tym bardziej, że takie ciekawostki pomagają pełniej zrozumieć Słowo Boże, odnieść to jakoś kontekst historyczno-kulturalny czy też gospodarczy. I można pewnie zrozumieć, dlaczego się miało, działy się rzeczy, które się miały, które się podziały, tak? I to na pewno sprawia, że potem człowiek, czytając Słowo Boże, jeszcze bardziej dogłębnie je analizuje, czy na przykład oglądając materiały o proroctwach w wykonaniu pana Doga Batchelora. To też jest jedno z wielu możliwych rozwiązań, z których ty możesz skorzystać. Ale nie musisz, rzecz jasna. Na chwilę wziąłem, powiedzmy, przystopowałem. Chciałem się zastanowić, czy przekazałem wszystko, co w zasadzie dzisiaj planowałem. No, oczywiście nie wszystkie materiały z tej książki podzieliłem się. Powiedzmy, że podzieliłem się takimi podstawowymi przemyśleniami, które poniekąd mnie dogłębnie uderzyły, ale tym, że uzyskałem odpowiedź na pewne pytanie. Oczywiście całość materiału, całość wartości książek, jeśli chodzi o treść, nie jestem w stanie, to jakby to powiedzieć, tak przekazać lepiej, aniżeli byście wy mieli ją przeczytać. Więc polecam rozważyć w jakimś tam czasie po prostu zakup tego. Ja to polecam, bo po prostu przeczytałem to, więc myślę, że też niektórzy z was mogliby dostać odpowiedzi być może na inne pytania, które tak was nurtują. Ja się skupię na tym, co mnie tak poruszyło, co dało. Odpowiedź na pewne przypuszczenia, które gdzieś tam głęboko skrywałem, i starałem się to zrozumieć. Czy mi się udało, czy nie, nie wiem. W zasadzie tym na dzień dzisiejszy chciałbym zakończyć. Mam nadzieję, że te pewne wskazówki, pewne przemyślenia, te odnośniki, które tutaj gdzieś padły, przede wszystkim zachęcą może do rozważenia odnośnie nabycia tej książki. Być może rzucą światło na pewne teksty, które być może też jeszcze nie rozumieli. No między innymi tutaj też jest wzmianka o Aszterze, która była nazywaną Królową Niebios. Nie brzmi wam to znajomo? Bo mi bardzo brzmi. To nie jest tylko o tym, ale oprócz czasów tutaj patriarchów, to słuchajcie, mamy oczywiście odkrycia stulecia, zwoje Qumran, czasy patriarchów, czyli chociażby czy
Tora, kodeks Hammurabiego, porównanie, gdzie Tora, można by powiedzieć, była bardziej humanitarna niż kodeks Hammurabiego, tak? O Jahwe i Asherze, bo się tam niby mówi, że Ashera była żoną Jahwe. Bzdura, ale jest. No i słowa pisane oraz kanon Starego Testamentu oraz krytyka Starego Testamentu. Można powiedzieć, że materiały bardzo, bardzo poszerzające horyzonty, ale nic nie zastąpi jak przeczytanie tej książki. Ja się po prostu podzieliłem tym, co mnie nurtowało i coś, co mnie utwierdziło w przekonaniu, że przede wszystkim o Abrahamie, no bo Melchizedeka nie potrafiłem, że tak powiem, zrozumieć tego, a dzisiaj mi się to udało, jakby powiedzieć. Przynajmniej wiem, że to, co tam było podane, ma sens z naukowego punktu widzenia. No bo jeżeli takie pojęcie niezrodzony z ojca, niezrodzony matki w kulturze sumeryjskiej oznaczało stanowisko, mianowanie na piastujące stanowisko, no to dlaczego? I wszystko wskazuje, że Abraham wywodzi się z sumeryjskiego miasta. I wszystkie fakty wskazują na to, że był mega wykształcony, że miał szlacheckie pochodzenie, czyli mega majętny. No skoro potrafił mieć swoje wojsko, czyli jak na tamte czasy to wystarczyło tak z 20 chłopów, no to wszystko się trzyma jakiegoś sensu. Tak więc na pewno to pomaga dogłębniej zrozumieć przynajmniej Stary Testament. Oceń sam wartości tego. Zapraszam również jeszcze raz na playlisty, które utworzyłem, a mam jeszcze w zanadrzu pomysły na inne playlisty, które mam nadzieję, że Wam pomogą jakoś wiele materiałów po prostu skumulować w jednym bardzo wartościowym miejscu. Dobra, koniec mojego wywodu na dzisiaj. Czołem Wielkiej Polsce, z Panem Bogiem i mam nadzieję, że się Wam podobało i że nie zanudzałem. Z Panem Bogiem!